Jak jest w sprawie odśnieżenia naczepy, gdy jest zaplombowana? Jeżeli naczepa jest zaplombowa, zaplombowana, nie możemy plomby zerwać. Plomby cel, celnej to nawet nie może zerwać policja, nie może zerwać inspekcja transportu, musi przyjechać inny celnik. Kwestia odśnieżania naczepy, to ja bym nawet się nie sugerował tutaj plombą, czy też, czy ta plomba jest, czy tej plomby nie ma. Kierowcy nie wolno wchodzić na dach tej naczepy po to, żeby ją odśnieżyć ale ma obowiązek wyjechać pojazdem, który nie będzie stwarzał zagrożenia na drodze, więc przy tych opadach śniegu różnie to jest, być może ta pierwsza część będzie zmarznięta, później popruszy śnieżek kiedy będziemy jechać, opór powietrza, ten z naprzeciwka pokonywany, poderwie tą taflę lodu, rzuci za pojazd być może, że na pojazd jadący z tyłu za i jest to niebezpieczne, policja nakłada za to kary ale do dzisiaj nie ma złotego środka. Kierowcy nie mają żadnej komfortowej sytuacji, aby móc odśnieżyć tą naczepę. Miały być budowane takie podesty na parkingach, gdzie kierowca mógłby sobie tam po schodach wejść, chroniony barierkami i tak dalej i zepchnąć. Ale od tego odstąpiono, bo jakby przyjechał jeden, drugi, trzeci, to by się tam utworzyła hałda śniegu i Małyś, jakby tam tendy przejeżdżał, to zaraz by z bagażnika narty wyciągał i chciałby skakać, tak, bo tyle tego śniegu by tam zalegało. Więc odstąpiono od tego i dzisiaj tak naprawdę kierowcy nie mają możliwości. Pamiętajcie też o tym, że przepisy BHP nie pozwalają wam na wchodzenie Aż tak wysoko. Naczepa ma prawie 4 metry. A jeżeli nie mamy przeszkolenia BHP, to możemy bodajże tylko do 1,5 metra wchodzić. Dodatkowe przeszkolenie BHP, co by dało kierowcy, jeżeli nie ma żadnej możliwości odśnieżenia tej naczepy? Nic by nie dało, bo jak on się tam wdrapie? Jest to po prostu niebezpieczne. Sytuacja po prostu jest patowa. Ja zawsze muszę się mierzyć z tym pytaniem przed tym okresem zimowym. Mija kolejny rok i w dalszym ciągu nic w tej kwestii się niestety nie zmienia.